muzyczne podróże przez świat. Naszym gościem jest Dariusz Drajewicz, fotografik i podróżnik, doktor nauk prawnych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś odwiedzimy drugie po Somalii państwo leżące w rogu Afryki, nad Morzem Czerwonym, Erytreę. Stosunkowo młode, małe, trzy razy mniejsze od Polski. Kiedy pan tam był? Odwiedziłem Erytreę jeszcze przed pandemią, zatem odwiedzałem w tym wspaniałym czasie, kiedy można było swobodnie przemieszczać się bez żadnych ograniczeń, które właśnie wprowadziła pandemia. Dokładnie byłem tam w 2018 roku w listopadzie. Sięgnijmy na wstępie po pana artykuł napisany dla miesięcznika Front. Czas tutaj przestał biec w tempie materialnym, zawiesił się między przeszłością a teraźniejszością, pozwolił na istnienie bytom niedokończonym. Tutaj, na każdym obszarze codzienności, na ulicach, w barach, kinach, sklepach, samochodach, wszystko jest jakby tymczasowe, niedokręcone, niedoschłe, ale nadal wyniosłe. Erytrea leży gdzieś poza osią rzeczywistego czasu. Ten tutaj porusza się inaczej, jest leniwy i powściągliwy. Przysypia, czasami się budzi i cofa, po czym znowu rusza, ale nie może dotknąć poziomu naszej teraźniejszości. Jest w nieteraźniejszości. Dość romantycznie. Bardzo dziękuję za odczytanie tego fragmentu. Fragmentu z mojego fotoreportażu poświęconego właśnie Erytrei, który pozwoliłem sobie opatrzyć tytułem Erytrea, nieteraźniejszość. Dla mnie Erytrea jest to miejsce, które leży poza naszym czasem, w ogóle można powiedzieć, że leży poza czasem nawet współczesnej Afryki z kilku powodów, jak sądzę. Po pierwsze, izolacja. Bardzo poważna izolacja. Nie jest to też miejsce atrakcyjne turystycznie. Rzadko tam się jeździ i również są bardzo poważne ograniczenia w poruszaniu się po samej Erytrei. O ile można przebywać w Asmarze bez zezwolenia, to wyjazd poza Asmarę, poza stolicę w Erytrei jest mocno ograniczony. Po pierwsze, trzeba mieć odpowiednią zgodę, aby wyjechać do paru miejsc, jest to Keren, Senafe czy przepięknie rozłożona Masała. Masała, jedno z najcieplejszych miejsc na Ziemi. Dla mnie Erytrea jest szczególna, nie tylko, że czas inaczej się tam odbiera, ale również z uwagi na jej wyjątkowe piękno. Tutaj możemy bardzo dużo opowiadać o zaangażowaniu włoskim, ale to, co możemy bezwzględnie powiedzieć, to piękno Erytrei, piękno architektury Erytrei, Asmary, głównie Asmary, jest to dzieło włoskie. Proszę wyobrazić, że cofamy się w czasie i wybieramy się do kina. Do kina Impero. Przepiękne kino stworzone w okresie międzywojennym przez Włochów. Kino, w którym to możemy gościć 1800 widzów. Kino w stylu Art Deco. I to wszystko w Asmarze. A poza tym, jeżeli nie uda nam się wejść na seans do tego kina, możemy wybrać inne kina. Cinema Roma na przykład. Cinema Odeon. Wszystkie kina w przepięknym stylu Art Deco. I to wszystko w Afryce, w Asmarze. Wszystko zbudowane w okresie międzywojennym. Jest to naprawdę piękne miasto. Miasto zamrożone po części w historii. A dla mnie miasto, jak cała Erytrea, nie teraźniejszości. Asmara leży w górach na wysokości ponad 2000 metrów. Mieszkał pan w willi zbudowanej w latach 20. XX wieku dla jednego z włoskich magnatów. Jak ona wyglądała? Jeżeli można zamknąć to jednym słowem, to można powiedzieć bajkowo. Przepięknie położona na wzniesieniu, wśród kwiatów, wśród zieleni, z posągiem Cezara Augusta, z pięknymi urnami, marmurowymi urnami, pięknymi schodami,
Architektoniczna wspaniałość. To wszystko stworzyli Włosi. Niestety obecnie nie służy już Włochom. Włosi musieli opuścić Asmarę, musieli opuścić Erytreę. Natomiast inwestycje włoskie pozostały do dzisiaj i do dzisiaj niezwykle interesujący wizualnie rzecz jasna sposób upiększają właśnie Asmarę. I chociażby dla tego właśnie wielkiego wysiłku, który ponieśli Włosi, budując miasto, piękne miasto, rozbudowując Asmarę, należałoby tam się udać i pospacerować po tych uliczkach asmarskich, a jednocześnie można wtedy naprawdę wrócić, albo w ogóle znaleźć się w tym świecie, który minął, który dla nas jest już niedostępny, w tym świecie rozbujałej fantazji, architektonicznej fantazji, włoskiej fantazji, międzywojennej fantazji w Asmarze. Włosi w okresie międzywojennym ponad 80% swoich inwestycji, zagranicznych inwestycji, lokowali właśnie w Erytrei, w Asmarze, w miastach tego regionu. Cudownością techniczną jest linia kolejowa, która biegnie z miejscowości Massała do górskiej Asmary, wije się jak wąż od morza aż do gór. A później zbudowali też linię z Asmary do Keren. Dokładnie. Keren to jest do dzisiaj jedno z najważniejszych miast z uwagi na targ. Targi zwierząt. Tam można udać się kupić wielbłąda, kupić inne zwierzęta, które są tam zwożone i sprzedawane. Wspaniale to wygląda. Też muszę jeszcze raz użyć tego słowa, jako że wracamy, a właściwie zostajemy wciągnięci w historię, w nieteraźniejszość, w ten świat, który trudno jest odszukać w dzisiejszej Afryce. Polecam Keren. Polecam, aczkolwiek Keren to również ciemność, bo może nie Asmara, ale inne miejscowości mają duże problemy z utrzymaniem całodziennego połączenia z elektrownią. Po prostu brakuje tam bardzo często prądu, a ciemność jest dotkliwa w Afryce. Teren górzysty, nie było więc łatwo zbudować kolej. Budowano wiadukty, drążono tunele. Co zostało z włoskiej kolei górskiej? Niewiele. Prawda jest taka, że Włosi dużo zainwestowali. Jest to jedno z niebywałych osiągnięć technicznych okresu międzywojennego. Linia kolejowa Smara-Massała. Obecnie funkcjonuje na krótkiej trasie, przepraszam, funkcjonował, bo nie wiem jak jest teraz, funkcjonował w 2018 roku na krótkiej trasie pociąg. On był, że można było go wynająć do przejazdu. Funkcjonuje połączenie towarowe, aczkolwiek nie wiem na jakim poziomie obecnie, ale już trasę Asmara-Massała pokonuje się po prostu samochodem czy autobusem, korzystając rzecz jasna z drogi asfaltowej. Piękna kolej, nieczynna, nie funkcjonuje tak jak w okresie międzywojennym. Być może kiedyś to wróci, być może kiedyś świat zainteresuje się Erytreą, zainteresuje się jej pięknem. Mówię być może, bo jest to bardzo skomplikowany temat, jeśli chodzi o właśnie sytuację polityczną, a może jeszcze szerzej geopolityczną, w której znajduje się sama Erytrea, ale chcę podkreślić, że Erytrea jest piękna i ludzie, którzy tam żyją, również są piękni, nie tylko fizycznie, ale także piękni duchowo. Podróżuje się bezpiecznie, aczkolwiek korzystamy z takich samych środków jak ludność lokalna. Możemy być bardzo blisko tych osób. Oni są serdeczni, otwarci i jak już powiedziałem, znajdują się gdzieś w innym czasie. Wszystko wygląda inaczej niż to, co możemy zobaczyć w Afryce, tej innej Afryce poza Erytreą. A ja słyszałem, Etiopia wygląda inaczej. Tak. A ja słyszałem, że ze względów bezpieczeństwa duża część Erytrei pozostaje zaminowana. To jest wynik pewnego nieszczęścia, które niestety spotkało Erytreę. Jako że Erytrea została po wojnie w pewien sposób przekazana Etiopii. Była to federacja. Niestety Etiopia z uwagi na silniejszą pozycję podporządkowała sobie Erytreę. Doszło do wojny domowej, doszło do konfliktu zbrojnego,
który zakończył się niepodległością. W 1993 roku Erytrea uzyskała niepodległość, pozbyła się Etiopii. Bardzo długo te państwa pozostawały w konflikcie. Właściwie, gdy ja byłem w 2018 roku, to po raz pierwszy doszło do uruchomienia przejścia granicznego z Etiopią. Nie można poruszać się swobodnie po Erytrei z różnych powodów, ale wszystko zamyka się jednym słowem bezpieczeństwo, które tam jest podkreślane. Erytrea też pozostawała w konflikcie z Djibouti. Ja tutaj z tego miejsca państwa informowałem o Somalii. Na pewno każdy kojarzy Unię Trybunałów Islamskich. Unia Trybunałów Islamskich została wsparta militarnie przez Erytreę. Zatem Erytrea prowadzi samodzielną politykę, bardzo odważną politykę, a jednocześnie politykę, która może być postrzegana niejednoznacznie, ale jak rozumiem, taka polityka sprowadzona w jednym celu, aby zachować niepodległość. Zamknięto wszystkie prywatne media, rozwiązano parlament i jedyny w kraju uniwersytet. Tylko armia się rozwinęła w tym kraju. Od czasu wojny z Etiopią jest ona gotowa na odparcie etiopskiej inwazji. Faktycznie Etiopia wzbudza tam wciąż strach. Całe życie mieszkańców podporządkowane jest armii. Tak, armia jest bardzo ważna. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką kwestię, która bardzo często jest niedostrzegana. To państwo, nie mam nazwy, republika. To jest państwo Erytrea. Jeżeli chodzi o armię, istotnie wszyscy są objęci obowiązkiem służby wojskowej, także kobiety. Kobiety niezamężne. Tak, tak. Bardzo często spotyka się młode kobiety, bardzo młode kobiety, które po prostu zajmują się dziećmi, noszą dzieci i to jest częsty widok. To jest pewna forma uwolnienia się od obowiązków wojskowych, ale jak powiedziałem, Erytrea jest tym krajem, w którym ta służba wojska dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I właściwie dzieci, możemy bo to... od 12 latków są łapani na ulicy. Chłopcy. Ja nie widziałem tych, nie mogę potwierdzić, że dochodzi do takich akcji, aczkolwiek mogą wystąpić różne krytyczne uwagi na temat tego, co się dzieje w Erytrei. To, z czym ja się zetknąłem, to ta nadzwyczajność, ta czasowa nadzwyczajność, ta wspaniałość architektoniczna i wysoka życzliwość, serdeczność mieszkańców Erytrei. A jednocześnie pozostałości wojny, która bardzo mocno dotknęła Erytreę. Do dzisiaj są takie miejsca, w których to ryzykujemy spacerując po ulicach, gdyż możemy zostać poczęstowani fragmentami odpadających murów, gdyż z różnych powodów, ale nie podejmuje się renowacji tych budynków zniszczonych podczas wojny. Taka jest na przykład Masała. Masała jest bardzo mocno zniszczona, właściwie przypomina cmentarz. I spacer po tym mieście to jest spacer po niezwykle dziwnej konstrukcji, strukturze miasta. Miasto jest bardzo gorące, nie ma ludzi. Oni wychodzą z rzadka, wyglądają jak zjawy. Niesamowicie to wygląda wizualnie. I też to, że to miasto wydaje się puste. No, bardzo, bardzo niewiele osób można spotkać w tym mieście. Wygląda niepokojąco, ale jest poprzez to, przynajmniej dla mnie, jako fotografika, interesujące. Dla mnie to miasto jest jednym z najpiękniejszych miast, w których przybywałem w Afryce. Pozwoliłem sobie w powołanym właśnie czasopiśmie zamieścić jedno ze zdjęć baru o niezwykle interesującej nazwie Baru Amen. To zdjęcie przedstawia szyld tego baru, zniszczone okiennice, coś rodzaju apokalipsy, która została wciśnięta przez wojnę w ten właśnie budynek. I jeszcze bardziej podkreśla ten apokaliptyczny charakter sama nazwa Bar Amen. Masała to były port arabski, otomański, egipski, włoski, brytyjski, etiopski i wreszcie erytrejski. Każda epoka zaznaczyła tu swoją obecność? Dokładnie, dokładnie. My bardzo często, gdy myślimy o Afryce, myślimy o tej Afryce, która to kojarzy nam się z koloniami europejskimi.
Ale Erytrea to nie tylko europejska, krótka, włoska przeszłość, to również Arabowie, to również Imperium Osmańskie, czyli ci wszyscy, którzy prowadzili tam interesy, ci wszyscy, którzy tam docierali, którzy mieli wpływ na kształtowanie i rozwój tego portu Massała, bardzo ładnego, a niestety zniszczonego, wyniosłego nadal dla mnie dumnego miasta, które w mojej ocenie jest chyba trudno przywrócić do życia, ale ono nadal dumnie stoi, dumnie patrzy na morze. Odnoszę wrażenie, że spacer po tym mieście, spacer po tej nekropolii, to też spacer po świecie takim nadzwyczajnym, wizualnie nadzwyczajnym, który być może pojawia się już, pojawił się niedaleko naszych granic, kiedy to dochodzi do starć zbrojnych i kiedy to pozostałości po konflikcie są nie do wyleczenia. Tutaj nie do wyleczenia samej nawet architekturze. Najznakomitsze pałace i kamienice w mieście Massała pochodzą z XIX wieku. Miejscowość cała w ruinach leży nad Morzem Czerwonym. Jest to też miejscowość, która jest postrzegana, ja już o tym mówiłem, jako jedno z najcieplejszych miejsc w Afryce. Pamiętam, że temperatura w nocy nie spadała poniżej 33 stopni. W ciągu dnia wynosiła nawet powyżej 50 stopni. Bardzo gorące miejsce, ale miejsce, które warto zobaczyć, bo jest to rodzaj pewnego skansenu, pewien symbol apokalipsy, dystopii. I ta nadzwyczajność, która objawia się właśnie w takim wizerunku, w mojej ocenie jest godna zobaczenia. Poza Massałą, poza Keren, mamy również Senafę, bardzo oryginalne miasto, leżące przy granicy z Etiopią. Miasto, w którym z trudnością, ale nie odnalazłem żadnego psa. Miasto psiobójstwa. To jest zwyczaj, który dla nas jest obcy, okrutny, ale w Afryce tak się niestety dzieje, że dochodzi do zdziczenia psów, one atakują ludzi, są bardzo groźne. Ja wielokrotnie spotkałem się z gromadami biegających psów, które były gotowe do ataku. To jest bardzo niebezpieczne. Doszło do uporządkowania tej sytuacji w sposób typowy dla tego regionu. Po prostu wszystkie psy wybito, a co jest bardzo interesujące, złożono je w jednej mogile w szybie wieży posklonionego domu włoskiego, który stoi na wzgórzu w mieście Senafe, a to wzgórze jest wykorzystywane przez mieszkańców Senafe, aby połączyć się z Etiopią, uzyskać połączenie telefoniczne, korzystając z zasięgu stacji etiopskich. Jako że w Erytrei nie działają nasze telefony, nie możemy zadzwonić, poza pewnymi punktami, które przypominają nasze dawne budki telefoniczne. Jest to coś, co może być pozytywne, gdyż uwalniamy się od internetu, ale i też negatywne, jako że no nie możemy z niego rzecz jasna skorzystać. Punktów, w których możemy pójść, jest niewiele. Są to punkty pod kontrolą i jakość internetu, przynajmniej w 2018 roku, była bardzo, bardzo, bardzo słaba. W Erytrei też nie ma ani jednego bankomatu. Pieniądze można wypłacać tylko w bankach? Być może coś zmieniło się obecnie, natomiast w 2018 roku bankomatów nie było. Co więcej, ja dokonywałem wymiany pieniędzy na lotnisku, to jest zarejestrowane, i też w banku. Sama procedura wymiany jest niezwykle skomplikowana. I trwa dość długo, to trzeba się przygotować, niekiedy nawet 2 czy 3-godzinną operację, którą przeprowadzają urzędnicy banku, ale jedna rzecz mnie pozytywnie zaskoczyła. Otóż wymieniając pieniądze, zostałem poinformowany, że mój banknot, był to akurat banknot chyba 10-funtowy, już nie obowiązuje. Istotnie nie obowiązywał, to sprawdziłem. Można było tylko go wymienić w bankach Wielkiej Brytanii. Ale to świadczy o tym, jak doskonale przygotowani są urzędnicy tego banku i znają losy różnych walut.
Bardzo ładne są banknoty, to jest nakwa, ale nakwy nie można wywozić poza Eritrei. Jest to też środek płatniczy, powszechnie szanowany. Nie płacimy inną walutą, płacimy tylko i wyłącznie walutą erytrejską. Wróćmy do Senafe, bo nie powiedzieliśmy, że to miasto na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza jest pięknie położone wśród kolorowych, olbrzymich skał. Tak, te skały mają różne kolory. Jest to brąz, czerwień, wspaniale to wygląda, ale jest to miasto bardzo zimne, gdy zajdzie już słońce. Dzień jest gorący, wręcz upalny, noce są bardzo zimne. Ja byłem pełen podziwu, jeżeli chodzi o mieszkańców czy Senafe, czy Asmary, gdyż noce są tam wyjątkowo zimne, a nie ma ogrzewania, nie ma ciepłej wody. Nie ma też tego w dobrych hotelach. Ta dla nas powszechna usługa, jak dostawa ciepłej wody, dla nich jest niedostępna. Oczywiście nie wykluczam, że istnieją domy prywatne, w których to ktoś może skorzystać z ciepłej wody, w różny sposób dostarczając taką wodę, ale mimo, że byłem goszczony w paru domach ludzi zamożnych, tam nie było ciepłej wody. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że ktoś taki komfort ciepłej wody, dostęp do ciepłej wody ma. Ale to jest coś, co mnie zaskoczyło. Możliwość funkcjonowania w bardzo dużej rozpiętości temperatur przez Eritrejczyków i swego rodzaju normalność takiego zjawiska. Mamy bardzo gorąco i mamy bardzo zimno w ciągu jednej doby. Przed wybuchem II wojny światowej Erytrea wyprzedzała rozwojem inne kolonie europejskie w Afryce. W 1940 roku Włosi dokonali inwazji na Somalii brytyjskie z terenu Etiopii. Armia włoska wkroczyła do brytyjskiego Sudanu. Początkowo odnosiła sukcesy, ale ostatecznie wojska brytyjskie zajęły Keren, a następnie Asmarę. Tak skończyła się obecność Włochów w Erytrei. Szkoda. Tak, można powiedzieć szkoda, bo Włosi rozwinęli właściwie trzy kolonie. Erytrea, której to te inwestycje były największe, Libia i Somalia, o której mówiłem. I Włosi istotnie upodobali sobie Erytreę. Tych inwestycji było najwięcej, 80% inwestycji trafiało do Erytrei. Czuli się znakomicie w Erytrei. Plany militarne włoskie były bardzo ambitne, o ile zajęcie Etiopii, z tym, że Włosi też ponosili klęski w walce z Etiopią, ale jeżeli chodzi o już II wojnę światową i zajęcie Etiopii, następnie konflikt z Brytyjczykami, który zakończył się negatywnie dla Włochów, zamknął okres aktywności włoskiej, ale Włosi wracają do Erytrei. Ja spotkałem w Asmarze nauczyciela języka włoskiego, który był właśnie Włochem i mieszkał, miał pozwolenie na pracę, uczył języka włoskiego w szkole, żył właśnie w Asmarze. Jest sporo inwestycji włoskich w obecnych czasach, zatem być może Włosi będą chcieli jeszcze budować w Erytrei, rozwijać Erytreę i upiększać ją, te, które byli w okresie międzywojennym. Ja bardzo pochlebnie wypowiadam się na temat aktywności włoskiej, bo tak naprawdę to wszystko, co mamy w Asmarze, to jest działalność włoska, jeśli chodzi o piękno architektury. A pamięta pan ten futurystyczny budynek zbudowany przez Włochów, mający służyć jako stacja paliw w kształcie samolotu? To jest nadzwyczajny budynek. To jest budynek, który, gdy oglądamy ten budynek, nie wierzymy, że jest technicznie możliwe, aby coś takiego powstało, nawet dzisiaj, nie mówiąc o okresie międzywojennym. I no, piękne też nawiązanie, jest to nawiązanie do Fiata. Budynek nazywa się Fiat Tagliero. I służył właściwie jako stacja benzynowa, stacja paliw. Piękne skrzydła, które się unoszą, przypominają, znaczy właściwie dają nam do zrozumienia, że beton to jest tak lekki jak kartka papieru, z niezwykłą fantazją zbudowany. I no, ja żałuję, że to się zakończyło, że Włosi nie mogli dalej rozwijać, popisywać się właściwie architektonicznie, bo to jest chyba jedyne miasto z okresu międzywojennego, w którym to tak wiele zbudowano,
zbudowano na tak wysokim poziomie i jednocześnie tak wiele tych zabytków przetrwało do dzisiaj i nadal one, te budynki, no w różnym stanie, no mniej lub bardziej zadbane, ale nadal funkcjonują. Co więcej, to jest u nas już niespotykane, ale, no być może są wyjątki w pewnych miastach w Polsce, ale w Asmarze w dobrym tonie jest umówić się na kawę w kawiarni przed kinem albo w kawiarni w samym budynku kina. Mimo, że te kina już nie funkcjonują, ja byłem zainteresowany, chciałem skorzystać z seansów filmowych. Pojawiły się pewne propozycje, że wtedy będzie wyświetlany, ale już nie tych tradycyjnych urządzeń, tylko takich urządzeń magnetycznych, mecz, o filmach nie było mowy, ale udało mi się wejść do paru kin i zobaczyć ich majestat. To naprawdę robi wrażenie, ale niestety są to kina zaniedbane. Jednakże podkreślam, w dobrym tonie jest umówić się na kawę w kawiarni, w kinie lub przed kinem, bo część kawiarni to funkcjonuje przed kinami. Ta tradycja pozostała, piękna włoska tradycja. Chyba z willi, w której pan mieszkał w Asmarze, można było zobaczyć wznoszącą się nad miastem katolicką katedrę. Włosi postawili ją 100 lat temu. Dokładnie. I to jest to, co bardzo często pojawia się w moich wypowiedziach, jak fantastycznie Włosi potrafili swoją obecność zaznaczyć w Afryce. To wszystko działa. Co więcej jeszcze, co mnie bardzo zaskoczyło, jako że niedziela to jest wyjątkowy dzień, jest to dzień wolny od pracy, wszyscy. Nie widziałem nikogo, kto nie dochowałby tym standardom. W niedzielę spacerują po ulicach Asmary w najlepszych swoich ubraniach. Dla nas słowo najlepsze może budzić kontrowersje, ale oni są w garniturach, panie są w sukniach. W inny dzień trochę to inaczej wygląda, ale w niedzielę takich możemy spotkać uczestników spacerów w Asmarze, co świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzą do pewnej klasy ubioru, mimo że nie są to ubrania najświeższej mody, jeżeli tak można to określić, to wszyscy chcą wyglądać po prostu elegancko. I ta elegancja, którą najprawdopodobniej wprowadzili tam Włosi, a właściwie włoscy kolonizatorzy, pozostała do dzisiaj mieszkańcom Asmary. Na terenach dzisiejszej Erytrei rozwijał się ruch monastyczny. W XIV wieku Abuna Filip założył klasztor na jednej z gór Wyżyny Erytrejskiej. Klasztor zgromadził ponad 1000 manuskryptów, relikwie, w tym korony i kadzidła. Pan dotarł do mnichów w górach, do Debre Bizen, miasto z kościołami osadzonymi w skałach. Ja na zwyczajnych warunkach pogodowych to oglądałem, bo po prostu zapadła mgła. Gdy pojawiłem się, nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak duży jest to ośrodek. Ja myślałem, że to będzie jeden budynek, tych budynków było kilka. Gdy pojawiłem się przed bramami tego, można powiedzieć, miasta w górach, zobaczyłem dwóch mnichów, którzy wyglądali jak mumie. Cali byli owinięci, coś w rodzaju szala. I ten widok, mgła, te dwie postacie, w pewien sposób utrwalił w mojej pamięci to, co, tak sądzę, mógł każdy utrwalić wieki, wieki temu. Tam się nic nie zmieniło. Ja oglądałem te fantastyczne budynki i tych fantastycznych ludzi niezmienionych. Co więcej, nakazuje zwyczaj, aby mnisi obmyli stopy przybysza. I tak też się stało. Zimną wodą. Oczywistym jest to, że musiałem zdjąć sandały, wchodząc do tego miasta w chmurach, zimnego miasta, i chodziłem po zimnych kamieniach, po mokrej trawie, bardzo zimnej trawie. Panowie obmyli stopy po wejściu, po tej czynności mogłem spacerować po ich mieście. Zostałem poczęstowany chlebem, napojem, który, jak mi wyjaśniano, był piwem przez nich produkowanym. To był gorzki napój, z trudnością go się piło, natomiast oczywistość nie odmawia się takiej gościny. Przyjąłem i raczyłem się tym napojem, tym chlebem. Byłem też elementem zainteresowania. Wielu z tych mnichów chciało, abym na jednym z nich skupił uwagę, bo każdy miał coś do powiedzenia. A to świadczy o tym w ogóle, że
przybysze z zewnątrz tam pojawiają się rzadko, skoro z takim zaciekawieniem byłem przez nich traktowany. Przepiękne miasto. Jest pewien problem z odwiedzeniem takich miejsc, gdyż do niektórych tylko można dotrzeć. To miejsce, do którego ja dotarłem, ono było otwarte. Można było swobodnie do tego miejsca udać się, po prostu wspiąć. To jest całodzienna wycieczka w góry, ale część klasztorów po prostu jest zamknięta i władze nie zezwalają na otwarcie ich dla świata zewnętrznego. Po prostu tam nie można wejść. No i tak prowadzi politykę Erytrea. Nie jest możliwe odwiedzanie wszystkich klasztorów. A ten ruch się rozwinął na bardzo, bardzo wysokim poziomie właśnie w Erytrei. W Debrebizen panują surowe zasady. Mnisi na przykład unikają kontaktów nie tylko z kobietami, ale w ogóle z istotami płci żeńskiej. Nie widział pan na przykład kur tam? Nie ma takich zwierząt. Każde zwierzę musi być płci męskiej. To prawda, tak surowe reguły panują w tym klasztorze. Jest to też może trochę i przykre, jeżeli chodzi o wyżywienie, ale jest taka reguła, nie ma wyjątków, niestety tej reguły, reguła, która rządzi życiem mnichów od wielu, wielu wieków. Erytrea toleruje jedynie 4 dozwolone wyznania, wyznawane przez większość prawosławie, katolicyzm, luteranizm i islam, ale w wersji sunnickiej. To jest właśnie duży problem, jeśli chodzi o Erytreę, dlatego że no, możemy przyjąć, że 1/2 ludności są sunnici, a 1/2 to są chrześcijanie różnych kościołów. Jest to też pewien element polityki, którą prowadzi Erytrea, aczkolwiek Erytrea angażuje się zarówno po stronie państw muzułmańskich, jak i przeciwko państwom muzułmańskim. Jak już powiedziałem, była zaangażowana po stronie Unii Trybunałów Islamskich, ale to być może wynika z trudności politycznej, w której znajduje się Erytrea, która stara się samodzielnie prowadzić swoją politykę. Nie ma żadnego mocarstwa, które zdołałoby podporządkować sobie Erytreę. To być może też przekłada się na brak jakichś szczególnych inwestycji w samą Erytreę. Natomiast głównym konkurentem jest Etiopia, a Etiopia ma pozycję mocarstwa regionalnego w Afryce i być może to wszystko jest spowodowane pewnymi przyjętymi przez rządy Erytrei działaniami mającymi na celu zachowanie niepodległości. Zresztą Etiopia też jest po części muzułmańska, po części animistyczna. I te kwestie religijne też są ważne, aby utrzymać pewną jedność, bo Etiopia ma problem z jednością, my o tym mało wiemy, ale na północy Etiopii trwają działania separatystyczne, a zresztą sama Erytrea jest takim przykładem działań, które doprowadziły do wyzwolenia się spod panowania etiopskiego. Etiopia po prostu utraciła Erytreę, bo ta Erytrea była jej przekazana po II wojnie światowej i wydaje mi się, że ten konflikt, który w pewien sposób stara się być teraz łagodzony, nadal w świadomości Erytrejczyków funkcjonuje i ta obawa przed utratą właśnie niepodległości. Stąd też tłumaczę te bardzo surowe rozwiązania, które przyjmuje Erytrea, jeżeli chodzi właśnie o służbę wojskową. Po II wojnie światowej Erytrea znalazła się pod panowaniem Etiopii. Wprowadzono cenzurę, rozwiązano partie polityczne i związki zawodowe. Językiem amharskim zastąpiono używane tu tigrinia i arabski. To wywołało rozwój ruchów wyzwoleńczych w Erytrei i w konsekwencji wojnę zakończoną referendum niepodległościowym w 1993 roku. Tak naprawdę to trochę ten konflikt spowodowany został przez ONZ, gdyż po II wojnie światowej w 1952 roku przekazano właśnie Erytreę Etiopii. I były to państwa połączone, Erytrea korzystała z autonomii. Ta autonomia była ograniczona, aż w końcu doszło do konfliktu. No i tutaj, co już wiem, w 1993 roku Erytrea w wyniku referendum, ale też w wyniku uprzednich działań zbrojnych uzyskała niepodległość. Erytrea nie należy do krajów głodujących, ale większość mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa. Widział pan tam biedę? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja nie widziałem głodu, natomiast też nie spotkałem się z problemami dotyczącymi wyżywienia. Co więcej, dla mnie niesłychanie zaskakujące było to, co jednocześnie było dla mnie bardzo pomocne, a z czym zawsze mam problem w Afryce, to jest po prostu poruszanie się. W Erytrei, i tutaj duże zaskoczenie, działa sprawny transport publiczny. Po prostu jeżdżą tam autobusy w miarę punktualnie. Nie polega to na tym, jak w części Afryki, że czekamy na autobus tak długo,
jak długo on nie przyjedzie, a kiedy przyjedzie, wtedy przyjedzie po prostu. Tylko jest pewien porządek, funkcjonuje tam dość ładnie rozwinięta siatka połączeń autobusowych. Te pojazdy są mocno eksploatowane, ale one jeżdżą, po prostu można swobodnie się dostać w różne części kraju, mając odpowiednią zgodę, rzecz jasna, od Ministerstwa Informacji i Turystyki, dobrze pamiętam nazwę, piękną nazwę, Informacji Turystyki. Po takiej uzyskaniu takiej zgody z odpowiednim dokumentem zezwalającym na podróż, możemy podróżować do niektórych miejsc, nie wszystkich, podkreślam, nie wszystkich, do Asab nie można pojechać na południe. Asab jest przy granicy z Djibouti, tam doszło w 2008 roku do działań wojennych, znakomicie funkcjonuje transport publiczny. Jest on tani, w ogóle jest to bardzo, bardzo tani kraj i też mamy dostęp do tych wszystkich produktów, które są wytwarzane. To są głównie produkty pochodzące z Etiopii, ale jeszcze jednej rzeczy muszę wspomnieć. W pewnym obowiązku musimy zaraz po przybyciu do Nowego Miasta zarejestrować się w posterunku policji. I jest czasami poważny problem. Gdzie jest posterunek policji? W Senafe, jako że to jest miasto graniczne, posterunek policji jest tak utajniony, że tylko niektórzy mieszkańcy mogli go nam wskazać. Jako, że to jest miasto graniczne, wobec tego nie powinien wróg wiedzieć, gdzie przebywają zbrojni, a zatem trudno jest ten obowiązek wypełnić. To jest jeden z takich właśnie paradoksów. Po prostu mamy pewien obowiązek, trudno go zrealizować, ponieważ nie wiemy, gdzie znajduje się posterunek, a posterunek jest utajniony, bo taka jest jego akurat rola, jeśli chodzi o miasto przygraniczne. Sięgam po pana artykuł w miesięczniku Afront. Napisał pan, na dalekich peryferiach Asmary rozgrywa się osobliwy spektakl. Zwoje łodyg dzikich roślin pną się po metalowych zwłokach. Niektóre pędy wślizgują się przez otwory ze złomowanych maszyn do ich środka i cicho przesuwają się po ich stalowych wnętrznościach. Inne okrążają martwe i ciężkie korpusy, próbując objąć każdy element, aby później poddać go procesowi rozkładu, a ten jest możliwy jedynie w sojuszu z czasem. Wielka nekropolia maszyn wojennych po 30-letniej wojnie wyzwoleńczej. Dziękuję za zaprezentowanie tego właśnie fragmentu. Bardzo go lubię, gdyż zawsze, gdy słyszę te słowa, czy czytam te słowa, widzę labirynt maszyn wojennych. Nie spotkałem się z czymś takim w żadnym państwie, żeby zebrano, złożono, poskładano w tak ciekawe formy maszyny wojenne. Są to samochody, pojazdy pancerne, są też czołgi i to wszystko stanowią wysokie mury. Właściwie to ten labirynt złożony jest z bardzo wysokich stosów tych właśnie maszyn. One też wyglądają przepięknie w różnych porach dnia, bo są niekiedy pieszczone przez słońce i ta rdza nabiera pięknych, pięknych barw. Jest niekiedy nawet złota ta cała konstrukcja i czas. Czas, który nie wiadomo kiedy, ale będzie chciał rozłożyć te maszyny. Wchodzi roślinność, wchodzi życie, które wkrada się i próbuje walczyć z tymi maszynami, właściwie z ich zwłokami. I Erytrejczycy, tutaj muszę powiedzieć, że ich cechą też jest utrzymanie pewnego porządku. Być może to wynika z charakteru państwa, ale jest to kraj czysty. Trudno o śmieci w takich ilościach, jakich zazwyczaj spotykamy w Afryce. I Erytrejczycy po prostu pozbierali po różnych częściach swojego kraju te maszyny i złożyli w takiej swoistej nekropolii maszyn wojennych pod Asmarą. W internecie znajdziemy wiele artykułów na temat Erytrei. Dowiadujemy się, że rządzona jest przez jeden z najbardziej represyjnych reżimów świata. Państwo z totalną kontrolą nad obywatelami. W niemal wszystkich rankingach dotyczących wolności i warunków życia Erytrea dzieli z dyktaturą Kimów w Korei Północnej ostatnie miejsce. Pod względem wolności prasy plasuje się obecnie nawet za Koreą Północną, zajmując ostatnie miejsce. Tak. Ale ja potraktowałbym tę informację jako też zaproszenie do tego kraju, aby zobaczyć, jak
zwykli ludzie funkcjonują właśnie w takim systemie. Istotnie mediów nie jest zbyt wiele, przynajmniej nie było, gdy ja tam byłem. Natomiast ja zastanawiam się nad jednym, na ile ta potrzeba jest przez obywatele Erytrei dla niego istotna do funkcjonowania, do życia. Kiedyś Kapuściński opisywał kraje, w których żyją ludzie, którzy nie mają kontaktu do pewnych dóbr, po prostu nie wiedzą, że pewne dobra istnieją i nie wiedząc o tym, ich po prostu nie potrzebują. Nie ulega wątpliwości, że wolność wypowiedzi, wolność prasy jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Możemy sobie mówić, biorąc odpowiedzialność oczywiście za własne słowa, to co życzymy sobie przekazać w ramach własnych poglądów, natomiast mając pewne ograniczenia, ta wolność jest w pewien sposób krępowana. Ja nie poruszałem tego tematu w rozmowach z mieszkańcami Erytrei z kilku powodów. Mogłoby to stanowić podstawę do odmowy przyznania mi tych zezwoleń na poruszanie się po kraju. To raz, a dwa, też nie chciałem, aby ci mieszkańcy Erytrei, którzy ze mną mieli kontakt, później ponosili konsekwencje rozmowy ze mną. O ile ja mogłem sobie pozwolić jako cudzoziemiec na to, że wyjadę z tego kraju i ten mój kontakt z tym krajem może być incydentalny, to jeżeli ktoś tam mieszka, to po prostu zostaje tam na całe życie. I taka właśnie przygoda, rozmowa na takie tematy może mieć dla niego znacznie poważniejsze konsekwencje niż dla mnie. Z tej też przyczyny unikałem tego rodzaju rozmów. Co chcę powiedzieć w ramach pewnej anegdoty? Otóż wychodząc z miasta, z jednego z miast, w drodze za Smary do Santa Fe, udałem się na spacer, dość daleki spacer i zostałem odszukany przez jednego z Erytrejczyków, który po prostu dokładnie wiedział, gdzie poszedłem. Co więcej, będąc w Santa Fe, w restauracji, właśnie to w barze, zostałem poproszony o zgodę na zajęcie miejsca obok mnie przy stoliku i wypicie piwa ze mną przez jednego z mieszkańców Erytrei, który bardzo dużo wiedział o świecie, bardzo był zainteresowany moją osobą, niezwykle uprzejmy, a zatem moja obecność w Erytrei nie pozostawała bez zainteresowania, co jest częste, że przybysze, zwłaszcza do takich miejsc jak Erytrea, czy to jest też powszechne w innych krajach, są pod obserwacją i się po prostu śledzi ich ruchy, aczkolwiek to można znakomicie wykorzystać, bo tego rodzaju rozmowa, którą można odbyć, właśnie prowadzona jest w języku angielskim, już to, że ktoś zna ten język, świadczy o tym, że skończył szkołę, nabył pewne wykształcenie. Co więcej, takie osoby bardzo dużo wiedzą o historii tych miejsc, w których przybywamy, bardzo dużo wiedzą o tym, w jaki sposób można się wydostać, gdzie można pojechać, kiedy odchodzi autobus. I ja zawsze wykorzystuję tego rodzaju spotkania do zdobycia informacji, cennych informacji, które trudno zdobyć, kontaktując się, czy próbując kontaktować się z osobą, która nie włada językiem angielskim i tej pomocy nam po prostu nie może udzielić. A jak powiedziałem, takie spotkania z pewnymi, w cudzysłowie, aniołami są pomocne, bo możemy wzbogacić swoją wiedzę i ułatwić sobie po prostu podróżowanie. Setki tysięcy ludzi ryzykuje życiem, by wydostać się z tego kraju, dostać się do Sudanu czy Etiopii, później także do Polski. Obozy dla uciekinierów z Erytrei pękają w szwach, a Straż Graniczna strzela do każdego, kto próbuje wydostać się z Erytrei. Istotnie ten ruch migracyjny z Erytrei jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko rozwinięty. To są też wysokie koszty, nie tylko finansowe, ale również wysokie koszty, jeśli chodzi o kontakt z rodziną. Bardzo poważne zagrożenie, bo większość osób, które wyjeżdżają z Erytrei, rzecz jasna nielegalnie, to musi przedostać się przez Libię. Libia garnięta jest wojną domową. Ryzyko wykorzystania śmierci jest wysokie, ale wciąż podejmowane są te próby wyjazdu, dotarcia do Europy, poszukania tego innego życia. Też innego życia pod względem finansowym. Erytrejczycy często przyjeżdżają do Europy, często po prostu opuszczają swój kraj. Tak. 2 marca tego roku Erytrea dołączyła do klubu dyktatorów, sprzeciwiając się rezolucji ONZ, która potępiała agresję Rosji na Ukrainę. W gronie sojuszników Rosji znalazły się też Syria, Korea Północna i Białoruś. Erytreę przybliżył nam dziś Dariusz Drajewicz. Bardzo dziękuję. Uprzejmie dziękuję i do usłyszenia.